W Opolu zapanowała prawdziwie wakacyjna atmosfera, a to za sprawą targów turystycznych. Rozmowa dnia Małgorzata Lisz-Skupińska. Witam Państwa. A moim gościem jest pani Jolanta Gocka z firmy Reklama Profil, która jest organizatorem targów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Pani Jolanto, targi organizowane są już po raz szesnasty. To duży sukces. O tak, sukces ten osiągnęliśmy dzięki odwiedzającym, dzięki dużemu ich zainteresowaniu i dzięki naszej intensywnej pracy. No i dzięki, oczywiście dzięki Państwa pracy, dzięki wystawcom, których ściągacie, tak. ilu jest wystawców? W tej chwili, w tym roku mamy wystawców około 70, bo muszę powiedzieć, że prezentowane oferty są w różnych systemach wystawienniczych. Są to domki. Co to są systemy wystawiennicze? Właśnie, muszę nie? zapytać. O to. Są to domki wystawiennicze i duży pawilon targowy oraz wolna zabudowa, a każdy z tych wystawców na swoim stanowisku tych wystawców jest kilku, prezentują oferty grupując się i razem ponosząc pewne koszty finansowe z tym związane. To są targi międzynarodowe. Skąd Właśnie nazwa. to określenie. Mhm. Oczywiście. Staramy się co roku poszerzać naszą ofertę, zaskakiwać czymś nowych opolan i wszystkich tych, którzy w tym czasie te nasze targi odwiedzają. Bo jednak pracowaliśmy na to, żeby nieść rangę i podnosić ją tych międzynarodowych targów. Jest to już termin na stałe wpisany w kalendarze imprez międzynarodowych. I dlatego międzynarodowe, bo na przykład w tym roku. Zapraszam wszystkich Opolan na stoisko wystawcy Filipin prezentowane przez ambasadę Filipin, które, które przybliżą nam tą egzotykę i ten raj Filipin właśnie swoją ofertą. W tamtym roku była Dominikana, co jeszcze? Nie tylko w tamtym roku. Dominikana się bardzo z nami zaprzyjaźniła. Oni uważają, że, że nasze targi są jednymi z lepszych targów. Wybierają poza nami Poznań. No nie, nie konkurujemy z nimi, ale staramy się ich gonić. W rankingach to widać. Poza Dominikaną gościliśmy tutaj już w opolu Indonezję. Gościliśmy również RPA. Staraniem naszym na rok przyszły jest Wietnam i Japonia. To na przyszły rok, a w tym roku gościmy również Czechów, gościmy Niemców, zdarzali się Białorusini, zdarzali się Litwini, zdarzała się Ukraina. Jest to jednak często też związane z dynamiką pracy tych, tych państw, bo nieraz to uzyskanie wiz to widzimy, że idzie troszeczkę opieszale. Targi organizowane przez 16, 70 wystawców. Opole jest niewielkim miastem i nie może przecież konkurować z takimi miejscami znanymi targowymi, jak Poznań, czy jak Kielce. No to czym się przekonuje wystawca? No właśnie, to jest nasza ciężka praca w agencji, bo proszę sobie jednak zdawać sprawę z tego, że tych eventów, tych imprez, tych targów jest bardzo wiele. I często wystawcy nam mówią, no przyjechalibyśmy do tego Opola, ale mamy do wyboru. Albo jest to Wrocław, albo jakiś Poznań, albo jakieś Katowice. I my, jako organizatorzy, musimy sobie wysoko stawiać poprzeczkę, żeby jednak przekonać tego potencjalnego wystawcy do odwiedzenia Opola. Co ich przekonuje? Na pewno mnie pani zapyta. No, przede wszystkim nasze miasto. Tak, nasze miasto. Jeżeli my nawet jako sami Opolanie nieraz nie widzimy, jakie to nasze jest miasto piękne, to właśnie słyszymy to z ust odwiedzających. No to Lów... bardzo miło, słyszeć. Bardzo jest to mhm. miłe. E, ja pielęgnuję w sobie ten lokalny patriotyzm i jestem bardzo zadowolona okay. i dumna. Tych miejsc e, pięknych w Opolu jest coraz więcej. Te środki unijne jednak pozwalają nam na rozbudowywanie naszego Opola i upiększanie jego. E, Wygrywamy też jako organizatorzy z tymi targami, które są we Wrocławiu czy w Poznaniu, tym, że staramy się zagospodarować. Czas wolny wystawców, kiedy oni schodzą z stoisk, kiedy skończą swoją pracę w zakresie tej promocji, staramy się im właśnie wtedy to pole przybliżyć. A więc jakiś steady tour zorganizować, a jakiś wieczór integracyjny, to jakieś ognisko, to pokazać im poprzez jakieś wycieczki te ciekawe zakątki, gdzie oni potem mówią, no wie pani, no byłem tak blisko, ale ja nie myślałem, że u państwa są takie piękne miejsca. No serce wtedy rośnie. Mhm. Czyli oni poznają Opole. No a opolanie mogą poznać te miejsca, które tak, oni promują, czyli co opolanie będą mogli zobaczyć, w jakich wydarzeniach uczestniczyć? No, przede wszystkim targi turystyczne. Tak pokrótce państwu powiem, że jak się rozpoczęły w piątek o godzinie 10, tak zakończą się w niedzielę około godziny 16.30. W czasie tych trzech dni do dyspozycji państwa jest scena targowa, która jest umieszczona na rynku opolskim oraz miejska biblioteka publiczna w Opolu. Będziemy zapraszać państwa na spotkania z podróżnikami. Będą to osoby mało znane, ale wielkie, jeżeli chodzi o podróżowanie i zwiedzanie świata – jest to cykl takich promowanych spotkań, opolanie podróżują, gdzie opolanie podzielą się swoimi wrażeniami z tak odbytych podróży. Poprowadzą takie jakby porady, kąciki takich porad, gdzie podróżować, taniej podróżować, niekoniecznie z biurem podróży, czego unikać, na co zwrócić uwagę. I i może gdzie pojechać? Gdzie te spotkania się spotkania będą? Spotkania te się wydać? odbędą właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w sobotę, a w niedzielę będzie gość. Targów Staramy się, jak Pani dobrze o tym wie, co roku zaprosić innego ciekawego gościa targów, tego gościa specjalnego. Wspomaga nam, nas w tym finansowo bardzo Urząd Miasta Opola. I tutaj wspólnie zaprosiliśmy Pana Tomasza Michniewicza, który... autora książek, podróżnika, tak, dziennikarza. Oczywiście, oczywiście, który będzie z wykładem Świat Równoległy. Bardzo do Państwa zachęcam do odwiedzenia targów, gdzie na scenie targowej on będzie w niedzielę. I gdy z tej sceny zejdzie, przejdzie jeszcze z kolejnymi wykładami właśnie do Miejskiej Biblioteki Publicznej. W niedzielę. W niedzielę. Tak, co jeszcze, co jeszcze wystawcy mogą zaoferować? Bo myślę, że jest tak, że teraz będą wygrywać w tym rynku turystycznym ci, którzy są bliżej, bo z powodu zmieniającej się sytuacji politycznej zwykle tak. po prostu jest mniej bezpiecznie w Europie i no nie tylko w Europie poza Europą również i turyści chyba bardziej będą stawiać teraz na Polskę jako miejsce wakacji no właśnie, nie wrócimy jeszcze do tych kierunków yy, podróżowania, do tych kierunków turystyki, które narzuca nam ten świat i to, co się w nim dzieje właśnie, jeżeli chodzi o tą strefę polityczną, no to powiem, że będziemy gościć też yy, podróżników, którzy zwiedzi zwiedzili świat, nie są to opolanie różnymi takimi sposobami oni również też w pewnym sensie nadają też kierunek dzieląc się właśnie tymi wrażeniami. Chodzi tutaj o takie alternatywne sposoby podróżowania. Na przykład jeden z podróżników będzie państwu opowiadał co nas spotka za progiem hoteli all inclusive Czego się można spodziewać? Albo o podróżowaniu motocyklem, albo o podróż po świecie, albo o podróżowaniu autostopem po świecie. Będą też tak zwane podróże kulinarne, gdzie taki blok kulinarny przy scenie będzie prowadził bardzo znany taki kucharz, mówiąc o smakach inspirowanych morzem i takich daniach inspirowanych może. Są rzeczywiście ludzie, którzy podróżują dla te, w te miejsca, gdzie, smakuje, gdzie bardziej im smakuje kuchnia. Turystyka również smakuje kuchnią. Turystyka smakuje zapachem, tradycją i kulturą. A wracając do Pani pytania o te kierunki. To z mojego doświadczenia, z racji prowadzonych tych targów, widzę, że te kierunki też się zmieniają. Coraz bardziej chcemy podróżować dalej. Podoba nam się egzotyka. Stąd obecność właśnie, jak pani zauważyła, Filipin, Dominikany, czy wcześniej na przykład Indonezji. No i stąd te plany, o których tak, pani wspominała. Tak, stąd nasze zakusy po prostu też na, na przykład na Japonię. Chcą tam podróżować, a właśnie ci podróżnicy pokażą, jak zrobić to tanie jak zrobić to troszeczkę w inny sposób. No tak, w tamtym roku Aleksander Doba pokazał, jak przepłynąć tak. Ocean Atlantycki kajakiem. Tak, również o tym opowiadał pan Meller, bo on był też gościem na naszych targach, więc też mogliśmy się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. A w tym roku właśnie pan Tomasz Michniewicz opowie nam o swoich podróżach. Ja tak bardzo państwa zachęcam właśnie do odwiedzenia targów i wysłuchania tych podróży, skosztowania tych smaków. Dla tych to, Państwa, którzy nie wiedzą, w Opolu na przykład od sześciu lat w, na, podczas naszych targów naprzeciwko sceny usytuowała się Opolska Wioska Smaków i Tradycji. Wszystko, co jest w tej, na, w tej nazwie, jest w tej wiosce. Ona pachnie, ona smakuje i ona bardzo ładnie wygląda. No z pewnością to jest bardzo smaczne miejsce. Wspomniała Pani o tym, co chcielibyście Państwo zrobić za rok? Czyli. W niedzielę zakończą się targi i już w poniedziałek ruszacie do kolejnej ciężkiej pracy nad 17, nad 17 edycją targów. E, tak, e, po demontażu, który możemy w późniejszych godzinach nocnych zakończyć za Copolan, przepraszam, e, troszeczkę odeśpimy, wracamy do pracy i w zasadzie muszę powiedzieć, że wracamy z gotowymi pomysłami i z, pierwszymi, z pierwszym tym szkieletem, najważniejszym, bo rozmowy na temat przyszłorocznych targów, one się już odbyły. Tutaj już są takie spotkania, które już tylko te pewne sprawy dogrywają, te pomysły się urodziły. Nad targami się pracuje dużo wcześniej, ponieważ, jak wiemy, ci, którzy siedzą w tej branży, budżety urzędów są zamykane we wrześniu. Jeżeli nie mamy mocnych, Atutów programowych, to nie będziemy w stanie po prostu przekonać, że właśnie na taki, a nie inny cel warto wydać pieniądze, czyli na przykład, żeby wspomóc nasze targi. Tak, trzeba zachęcać wystawców, a Oczywiście. ci wystawcy przyciągają opolan. Ilu spodziewają się Państwo odwiedzających. osób odwiedzających? Różnie kształtowało się jednak to w różnych, w różnych latach. Na czas targów nasza firma posiłkuje się stażystami, praktykantami, przeprowadza się różne ankiety w różny sposób, przelicza się odwiedzających targi. Przy takiej pogodzie, jaką mamy, a mamy piękną pogodę i mam nadzieję, że taka Całe będzie. Szczęście. Oczywiście. Do końca targów, no, myślimy, że odwiedzających będzie około 15 tysięcy. W największych naszych porywach było ich do 20 tysięcy. Zawsze jest to taka grupa, pomiędzy 10 a 15 tysięcy odwiedzających targi. Czyli trzeba sobie życzyć, żeby te targi, które nazywają się W stronę Słońca, miały po prostu słońce. Ten, tak, miały ten konkretnie obrany kierunek w stronę słońca i miały to słońce. Tak, bo ta pogoda rzeczywiście zapewni, że opolanie będą mogli przez kolejne dwa dni jeszcze. Bo już w piątku nie liczymy, spędzić tak. czas i zastanowić się, gdzie spędzić wakacje, czy chociażby wolne weekendy. Tak, dziękuję. No my my właśnie chętnie tak zapraszamy, podpowiemy, udzielimy takich porad, więc zapraszamy na polski rynek. Pani, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że rzeczywiście Opolanie dopiszą, no i znajdą to, czego potrzebują dla siebie właśnie na nadchodzące wakacje czy nadchodzące weekendy. Rozmawiałyśmy o międzynarodowych targach turystycznych w stronę słońca. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu i zapraszam na Opolski Rynek. Zapraszamy, dziękuję bardzo.